Cryptomasters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony. W tym tygodniu chciałem Wam przedstawić kolejny projekt. Zrobiłem research kolejnego projektu. Sam dosyć długo o nim myślałem, ale zauważyłem, że dużo komentarzy jest z jego nazwą, więc stwierdziłem, że tym razem pojawi się Matic Network. Zanim oczywiście zacznę, przypominam, że wszystkie informacje, które. Usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zachęcam do zrobienia własnego researchu. Na początek przypominam, że w miejscu na opis pod tym filmem znajduje się lista mailingowa, na którą możecie się zapisać i będziecie otrzymywać powiadomienia o researchach szybciej niż pojawią się one na YouTubie. Również chciałem przypomnieć wszystkim osobom początkującym. Że w miejscu na opis pod tym filmem znajduje się link do poradnika stworzonego przeze mnie. Jest to poradnik dla początkujących inwestorów w świecie kryptowalut. Także gorąco zachęcam do pobrania. Jak i również, jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące tego kanału, chcielibyście coś na nim zobaczyć bądź coś zmienić, to um, zrobiliśmy dla Was taką ankietę, żebyś, żeby każdy mógł swobodnie się wypowiedzieć oraz pomóc nam rozwinąć ten kanał, bo oczywiście ten kanał robimy dla Was, a nie dla siebie. Także chcielibyśmy poznać Wasze zdanie. To by było na tyle z ogłoszeń. Przejdźmy do researchu kolejnego projektu. Matic Network to rozwiązanie skalujące oparte na sidechainach dla publicznych sieci blockchain. Opiera się na implementacji frameworku plazmy. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest plazma, w głównej mierze polega na stworzeniu sieci łańcuchów bocznych z angielskiego sidechains, które tworzone są w celu ograniczenia ruchu w głównym łańcuchu, w tym przypadku sieci Ethereum, a które komunikują się z nim i wchodzą z nim w interakcje tak rzadko, jak tylko jest to możliwe. Framework Plasma zaprojektowany jest, aby działać jak dosłownie drzewo blockchain, które ułożone jest hierarchicznie, a w którym wiele mniejszych łańcuchów może zostać utworzonych w ramach głównego łańcucha. Matic zapewnia skalowalność, zapewniając jednocześnie najwyższy komfort użytkowania wiedzy w bezpieczny i zdecentralizowany sposób. Zdecentralizowane aplikacje robią ogromne postępy, ale obecny ekosystem blockchain. Nie jest jeszcze przygotowany do skalowania zgodnie z zapotrzebowaniem, a praktycznie wszystkie platformy dApps, czyli zdecentralizowana aplikacje oraz smart kontraktów borykają się z kilkoma głównymi problemami. Do takich głównych problemów możemy zaliczyć wolne transakcje. Transakcje blockchain są powolne i mają zmienne czasy, czasem denerwujące czasy transakcji. Każda transakcja musi również czekać na wiele potwierdzeń bloków z powodu potencjalnych reorganizacji łańcucha. Wysokie opłaty transakcyjne. Opłaty są ważnym czynnikiem nagradzającym weryfikatory i zapobiegającym pewnym rodzajom ataków bezpieczeństwa, takich jak DOS. Problem polega jednak na tym, że opłaty różnią się w zależności od wielkości puli oczekujących z powodu ograniczonej wielkości bloku. Niska przepustowość transakcji. Publiczne blockchainy muszą utrzymywać pewien odstęp czasu między generowaniem bloków. Ponadto, rozmiar bloku musi być niski, aby zapewnić szybką propagację bloku przez sieć. Skalowalność, tak jak już Ethereum udowodniło z grom CryptoKitty, każdy blok sieci musi być sprawdzany przez wiele węzłów, każdy węzeł musi zarządzać kopią stanu i wszystkimi blokami. Podczas gdy rozmiar łańcucha rośnie z dnia na dzień, utrzymanie i sprawdzanie całego łańcucha bloków staje się odpowiednio trudniejsze. Słaba użyteczność. Obecny system jest z natury niewygodny dla zwykłych użytkowników. Na przykład użytkownicy muszą mieć ether i płacić opłaty Gaz, jeśli chcą wydać swoje tokeny oparte na ERC20. Matic Network rozwiązuje te problemy, budując zdecentralizowaną platformę przy użyciu dostosowanej wersji Frameworka Plasma, który zapewnia rozwiązania dla szybszych i wyjątkowo niskich kosztów transakcji praktycznie zerowych z ostatecznością w głównym łańcuchu. A decentralizacja jest zapewniona przez punkty kontrolne POS, które są przekazywane do łańcucha głównego Ethereum. Na stronie Matic Network możemy zobaczyć główne cechy sieci Matic. Skalowalność realizowana jest za pomocą zdecentralizowanego mechanizmu operatora plazmy, wysoka przepustowość. Można skalować do milionów transakcji w architekturze Java Sidechain, a do 65 tysięcy transakcji na sekundę w jednym łańcuchu MATIC, a już osiągnęli oni 7 tysięcy transakcji na sekundę na testnecie. Następnie doświadczenie użytkownika, płynne przejście z sieci głównej na sieć MATIC oraz natywne aplikacje mobilne i pakiet SDK z obsługą Wallet Connect. Bezpieczeństwo operatorzy łańcuchów MATIC Sami są stakerami i delegatami w systemie Proof of Stake w sieci Matic. Interoperacyjność zasobów. Oznacza to w niedalekiej przyszłości implementację innych blockchainów, na razie jest to tylko Ethereum. One Stop DeFi Platform. Wiele protokołów umożliwiających rozległe, zdecentralizowane aplikacje finansowe, może być hostowanych w Matic Sidechains. I tu, jak zjedziemy na sam dół strony Matic Network, możemy sprawdzić produkty, jakie już są na Matic Network. I tak możemy wyróżnić. Matic Wallet cechuje się natychmiastowym transferem aktywów Ethereum, uproszczony interfejs użytkownika, interakcja z zdecentralizowanymi aplikacjami bez udostępniania kluczy prywatnych. I tu jeszcze niżej możemy zobaczyć cechy portfela: łatwy w użyciu, intuicyjny interfejs, interakcja z DABS za pomocą skanera kodów QR zasilanego za pomocą Wallet Connect. Wallet Connect to otwarty protokół dołączenia Dappsów na komputery stacjonarne z portfelami mobilnymi poprzez skanowanie kodu QR. Kiedyś było to dostępne tylko dla Metamask. Pozbawienie zaufania i bezpieczeństwo. Nigdy nie przechowują Twoich kluczy prywatnych. Twoje klucze prywatne nigdy nie opuszczają urządzenia mobilnego. Obsługa sieci Matic. Możesz zarządzać i przesyłać tokeny w bocznych łańcuchach Matic, tak jak w Ethereum. Dodam, że Matic Wallet obsługuje wszystkie tokeny ERC20, a wkrótce mają obsługiwać praktycznie wszystkie kryptowaluty i tokeny. Kolejnym produktem jest Dagger. Dagger to najszybszy i najłatwiejszy sposób na uzyskanie aktualizacji w czasie rzeczywistym z Ethereum blockchain dla programistów. I następnym produktem jest Zyper. To aplikacja do automatyzacji sieci, która daje możliwości integracji Dagger z setkami innych aplikacji do automatyzacji pracy takim jak Slack, Gmail i arkusze Google. Wcześniej wspomniałem o testnecie Matic, ale w czerwcu tego roku uruchomili oni już Alpha Mainnet. Celem Alpha Mainnet jest wydanie sieci głównej wybranym partnerom dApps i zapewnienie pełnego testowania wydajności i bezpieczeństwa sieci. Każdy smart kontrakt zgodny z EVM, czyli Ethereum Virtual Machine można wdrożyć w Alpha Mainnet z gwarancjami bezpieczeństwa POS Proof of Stake). Kontrakty plazmy w Alfa Mainet obsługują następujący przepływ pracy. Użytkownik deponuje aktywa kryptograficzne w umowie Matic na Ethereum. Gdy zdeponowane tokeny zostaną potwierdzone w Ethereum, tokeny pojawiają się w łańcuchu Matic-Alfa Mainet za pomocą mostu depozytowego Matic. Użytkownik może teraz niemal natychmiast przenieść tokeny do każdego, kogo chce, za prawie pomijalną Ile Ilekroć użytkownik zechce może wycofać tokeny z Ethereum, potwierdzając pozostałe tokeny. Śmiało można powiedzieć, że wszystko już działa, co prawda jest w fazie testów, ale działa. Plan na Alpha Mainnet był na drugi kwartał 2019 roku i udało im się to zrobić w określonym czasie, co bardzo mi się podoba, bo w kryptoświecie dotrzymywanie terminów nie jest często stosowaną praktyką, a zespół pracuje nad tym co powinien. Jest już kilka projektów, które mają zamiar zaimplementować Matic Network i są to projekty takie jak Decentraland, Chainbreakers, Bed Protocol, CryptoStoW oraz CryptoControl. Jest to bardzo, bardzo rozbudowany projekt, i żeby przedstawić go Wam szczegółowo, musiałbym nagrać kilkugodzinny film. Ale podsumowując projekt, jest on siecią sidechain, który w interakcji z głównym blockchainem znacznie go przyspiesza, skaluje, zabezpiecza oraz znacznie obniża koszty transakcji. Może być on wykorzystany do tworzenia platformy płatności. Zapewni interfejs dla użytkowników do natychmiastowego akceptowania lub opłacania zasobów kryptograficznych. Atomic Swaps Smart Kontrakty Matic pozwolą użytkownikom płacić dowolnym tokenem kryptograficznym, który preferują, a odbiorca otrzyma zapłatę w preferowanych przez siebie zasobach. Matic zajmie się konwersją przez Atomic Swap między kryptowalutowymi łańcuchami. Dostawcy płynności. Strony trzecie mogą korzystać z Matic Network w celu wymiany dowolnych tokenów na inne tokeny poprzez wykorzystanie puli płynności. Zdecentralizowana giełda DEX i obsługa marketplace. Sieć Matic będzie miała wszystkie cechy, które powinna mieć giełda czyli niskie transakcje, szybkość itd. Sieć Matic jest w stanie wspierać zdecentralizowane giełdy i umożliwić im zaufane, niezawodne i łatwe transakcje kryptograficzne. Platforma pożyczkowa. Sieć Matic umożliwi handlowcom platformy ocenę wiarygodności kredytowej połączonych użytkowników na podstawie ich historii transakcji. Umożliwi to handlowcom pożyczanie tokenów użytkownikom w sieci podczas transakcji z użytkownikami, którzy nie mają wystarczających środków. Tożsamość Użytkownicy potrzebują użytecznego, ale przyjaznego interfejsu, w którym nie są wymagane przeglądarki obsługujące Metamask lub Web3. I nie muszą wiedzieć, jak działa cały blockchain Ethereum. Świat gier. Wraz z rynkiem NFT, który umożliwią twórcy, programiści i użytkownicy będą mieli naprawdę szybki, wydajny i bezpieczny łańcuch boczny do tworzenia gier i grania w gry. Infrastruktura: przyjazne dla użytkowników portfele dla indywidualnych użytkowników i sprzedawców, pulpity płac, SDK płatności i inne narzędzia open source. Teraz przejdźmy trochę do tokena Matic Network, który ma ticker MATIC. Jaka jest rola Matic Token? Token Matic to token narzędziowy w sieci Matic. Jest przeznaczony do wykonania kilku głównych ról. Jednostka płatności w sieci, środek rozliczeniowy między użytkownikami biorącymi udział w funkcjonowaniu ekosystemu Matic, środek zachęty finansowej dla użytkowników, którzy chcą wnieść wkład w sieć Matic Network i utrzymać ekosystem przy życiu czyli nagrody Proof of Stake. Stake'owanie tokenów jest wymagane do udziału w procedurze konsensusu sieci Matic Network. Stakerzy biorący udział w nieregularnych czynnościach zostaną ukarani, jeśli stracą swoje tokeny. Także można wywnioskować, że cena tokena może rosnąć wraz z implementacją Matic Network. Kiedy wejdziemy na stronę coinmarketcap.com, możemy zobaczyć, że Matic Network według ich rankingu jest, 100, jest na 127. pozycji i aktualna cena to lekko ponad 1 cent. Market Cap projektu to 26 milionów dolarów, dzienny wolumen to ponad 5 milionów dolarów, aktualna ilość monet w obiegu to ponad 2 miliardy tokenów Matic, a całkowita ilość monet w obiegu ma być ich 10 miliardów. Token Matic możemy kupić oczywiście na Binance, Bitforex, Bitmax, Hotbit. Także nie powinno być problemu z jego nabyciem. All-time high projektu to 4,5 centa. Matic Network nie miał ICO, miał za to Binance Launchpad IEO. I jak możemy tu zobaczyć, chcieli oni uzbierać 5 milionów dolarów, co oczywiście im się udało cena na IEO to 0.0026 dolara amerykańskiego. Tokenów w sprzedaży było 1 milion, 900 milionów, jest to 19% całkowitej ilości monet, jaka ma być w obiegu. W prywatnej sprzedaży tokenów jeden MATIC również kosztował 0.0026 dolara i w prywatnej sprzedaży było 1,7% całkowitej ilości monet. Była również seed sale token gdzie jeden Matic kosztował uwaga 0,00079 dolara amerykańskiego i w Seed Sale było ponad 2% całkowitej ilości monet w obiegu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę all-time high projektu, tak jak mówiłem, mówiłem było to 4,5 centa, to możemy zobaczyć, że inwestorzy w publicznej sprzedaży pomnożyli swój kapitał 17-krotnie. Jest to bardzo dobry wynik, jeżeli ktoś sprzedał na szczycie, a nawet jeżeli nie sprzedał na szczycie i chciałby sprzedać to dzisiaj, to i tak jest 450% do przodu. Bardzo mi się podobają te IEO na Binance Launchpad. Przynoszą dosyć duże zyski z inwestycji. Tu poniżej możemy zobaczyć również dystrybucję tokenów. I tak jak widzimy, 2, lekko ponad 23% zostało zatrzymanych na ekosystem, 22% dla fundacji, 19% było w Launchpad Sale. 16% dla teamu, 12% zostało zostawione jako nagrody za stake'owanie, 4% dla doradców, 2% Seedround oraz 1,7% private sale. Jeżeli chodzi o portfele do otrzymania MATIC token to jest to wciąż ERC20 token i możemy go trzymać na każdym portfelu obsługującym te tokeny takich jak MyEtherWallet, MetaTask lub na dedykowanym portfelu MATIC Wallet. Jest on oczywiście dostępny do pobrania poprzez App Store lub Google Play. Przejdźmy teraz trochę do Timu projektu. W projekcie mamy trzech współtwórców, których imiona ani nazwisk nie sposób przeczytać. Dwaj pierwsi są programistami i inżynierami blockchain, a trzeci jest analitykiem. Jest to dosyć dobre połączenie. Mają oni doświadczenie i wykształcenie w nowych technologiach. Na stronie jest około 15 osób. Nie są wymienieni wszyscy deweloperzy ani członkowie zespołu, ale każdy z nich jest z bogatym doświadczeniem oraz każdego z nich możemy sprawdzić w LinkedIn. Praktycznie cały zespół jest z dziesięcio lub więcej letnim doświadczeniem w programowaniu i nowych technologiach. Podsumowując, mają oni bardzo dobry zespół, co zresztą widać po postępach projektu. Co jest dodatkowym plusem, wśród doradców mamy kierownika działu inżynierii portfela Coinbase. Co może w przyszłości pomóc w listowaniu Matic na Coinbase? Pozwoliłem sobie przeczytać ich white paper. Jest on napisany bardzo profesjonalnie, tłumaczy całą ideę projektu, raczej w zrozumiałym dla każdego języku. A jeżeli komuś się nie chce czytać, bo jest to dosyć długi dokument, to ma również do wglądu Light Paper, taka dosyć okrojona wersja white paperu. Przejdźmy teraz trochę do społeczności Matic Network. Nie jest ona zbyt duża. Na Twitterze śledzi ich lekko ponad 22 tysięcy użytkowników, ale tutaj nie za bardzo jest czym się pochwalić. Ta społeczność jest dosyć mała, pomimo tego, że mieli Binance Launchpad, który sam promował ich projekt. To moim zdaniem powinno być tych osób trochę więcej. Ale pamiętajmy, że Launchpad na Binance był bodaj 24 kwietnia tego roku gdzieś to było napisane a nie będę teraz szukał był w każdym razie jest z kwietnia tego roku partnerzy projektu nie są skumulowani gdzieś na w jednym miejscu na niby na stronie oficjalnej mają wymienionych partnerów ale jest ich tylko czterech możemy zobaczyć tu decentraland zebi makerdao oraz Hey coral tu na medium jeszcze znalazłem listę kilku partnerów i, i zaznaczone jest że to jest tylko częściowa lista również wymieniony decentraland quark chain Anchor network portis MakerDAO, Repo Credit Network i więcej niestety nie ma. Także jak możemy zobaczyć są to praktycznie same projekty blockchainowe, nie są to jakieś duże firmy znane z normalnego świata, tylko wszystkie są z krypto świata, że tak powiedziałem z normalnego świata, ale nie ma co tu szukać takich firm, ponieważ projekt jest skupiony stricte na implementacji głównych sieci blockchain. Także właśnie tego się spodziewałem, że będziemy mieli samych takich partnerów i współpracujące firmy. Przed podsumowaniem chciałem jeszcze powiedzieć trochę o konkurencji, bo biorąc pod uwagę główny cel Matic, jakim jest stworzenie rozwiązania skalującego do budowania dAppsów przy użyciu różnych łańcuchów bloków, w tej dziedzinie głównymi konkurentami są w sumie wszystkie inne platformy, które nie wymagają integracji Matic, czyli, pozba czyli pozbawione problemu skalowalności, kosztów oraz prędkości. A tak jak wiecie, te platformy cały czas się udoskonalają. Mamy już wiele platform, które są bardzo szybkie i skalowalne. Ostatnio nawet robiłem research tomochain, gdzie trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Ethereum to się chowa do takiego tomochain. Ponadto, nie tylko Matic Network próbuje rozwiązać problemy Ethereum poprzez sidechainy, bo przecież mamy Lum Network, który jest rozwiązaniem do skalowania warstwy drugiej dla Ethereum i jest on nieco wyżej w rankingu CoinMarketCap, także Konkurencję mamy tutaj dosyć sporo, trzeba wziąć to pod uwagę przy, przy inwestowaniu. Na koniec standardowo przejdę do podsumowania w postaci plusów i minusów projektu. Do minusów projektu na pewno musimy zaliczyć konkurencję. Może niewiele jest projektów, które są oparte na plaźmie i które jako sieć sidechain próbuje rozwiązać problemy Ethereum, ale jest już sporo projektów, które są platformami do budowania Dapsów oraz smart kontraktów. Które są dużo, dużo lepsze od Ethereum. Następnym minusem jest dosyć mała społeczność, co niestety świadczy o tym, że Matic nie cieszy się dużym zainteresowaniem i dopełnienie Ethereum. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, jest już sporo, dużo lepszych projektów od Ethereum. A tutaj mamy takie uzupełnienie tego Ethereum. Jeżeli ktoś ma już zbudowane, zdecentralizowane aplikacje na sieci Ethereum, to teraz musi zaimplementować Matic, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to działało, żeby było. Szybkie, skalowalne, czyli się nie zapychało, oraz żeby były tańsze transakcje. A weźmy pod uwagę, jeżeli przyjdzie nowa firma i będzie chciała budować smart kontrakty i DAPSy na jakiejś platformie, to nie będzie szukać Ethereum i rozwiązania, które eliminuje problem skalowalności, tylko po prostu wybiorą platformę, która już to wszystko ma w sobie wbudowane. Także to też trzeba wziąć pod uwagę. Do plusów projektu na pewno możemy zaliczyć specyfikację. Tak jak mówiłem, już osiągnęli oni 7000 transakcji na sekundę. Kolejny blok jest generowany co minutę, a twórcy zapewniają, że maksymalnie ma dojść nawet do kilku milionów transakcji na sekundę. Nie do końca jestem przekonany, czy kilka milionów transakcji na sekundę ma sens, ponieważ Visa nie ma kilku milionów, tylko kilka tysięcy. I nawet jak pójdziemy w święta do sklepu i kupujemy coś kartą Visa, to wcale nie musimy długo czekać na potwierdzenie tej transakcji. A nie oszukujmy się, dużo więcej ludzi korzysta z kart Visa niż z kryptowalut. Kolejnym plusem jest Team. Jest on bardzo doświadczony, bardzo wykształcony. Są to ludzie, którzy naprawdę chcą stworzyć coś wielkiego. Binance. Tu umieściłem jako plus, ponieważ Binance nie za bardzo pozwoli, żeby jego projekt upadł. Nawet jak nie będzie cieszył się dużą popularnością, to. Moim zdaniem będzie on pompowany przez Binance. Zresztą tak jak nie tylko Matic, tak jak wszystkie inne projekty, które były na Binance Launchpad. Progres projektu jest ich chyba największym plusem. Bardzo szybko oni działają. Już mają Alpha Mainnet, także widać tu cały czas pracę nad tym projektem. Poczekam jeszcze trochę na implementację innych głównych sieci blockchain. Zobaczymy jak Matic sobie będzie z tym radził. Oraz rozbudowaniem portfela, bo jak na razie obsługuje tylko ERC20 tokens. I moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobry projekt, uzupełniający Ethereum oczywiście. Może w przyszłości uzupełniać inne platformy smart kontraktów oraz Dappsów, ale ja na razie się wstrzymam chyba z inwestycją w niego. Zobaczę jak ten progres dalej będzie się posuwał, jeżeli oni będą dalej tak działać nad tym projektem, to wtedy zastanowię się nad kupnem. Na dzień dzisiejszy zostawiam, obserwuję i zobaczymy co się będzie dalej działo. Jeżeli macie jakieś informacje na temat tego projektu, których tutaj nie przedstawiłem, chociaż nie przedstawiłem wielu informacji, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo rozbudowany projekt, ale jakieś takie kluczowe informacje, jeżeli macie, to zapraszam zostawiania ich w komentarzu pod tym filmem. Oraz, jeżeli macie jakieś ciekawe projekty, których research chcielibyście zobaczyć na tym kanale, to również zapraszam Was do zostawiania komentarzy. Przypominam o zapisywaniu się na listę mailingową umieszczoną w miejscu na opis pod tym filmem, oraz bardzo Was proszę o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam dostosować ten kanał do Waszych właśnie potrzeb. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia przy następnym filmie. Cześć.